Witam w kolejnym filmiku. Tak jak obiecywałam, tak samo planowałam zrobić odnośnie House of Merlo. Mianowicie coś na zasadzie takiego właśnie przyglądania się różnym zapachom z danego miejsca perfumowego, z danej perfumerii internetowej. Tak jak było właśnie odnośnie i cały czas jest odnośnie z właśnie takiej serii odnośnie Musen. Boże, ile razy ja powiedziałam odnośnie Musen Bar. To tym razem House of Merlo i postanowiłam wybrać ciekawe jesienne propozycje dostępne w tej marce. Wybrałam Atkinson's Would Save the Queen. To jest taki ciepły, korzenny klimat. W nutach mamy właśnie takie też przyprawy, herbatę Earl Grey, także taki trochę brytyjsko-korzenny, ciepły klimat. Tutaj mamy ciekawą propozycję. 23 Nao North Atlantic Ocean. Ten zapach chyba jest na wyłączność w House of Merlo. I tak naprawdę wbrew nutom, ja ten zapach odbieram bardzo podobnie do pewnego innego zapachu, który po prostu... O nim będzie osobno wstrząsające. Wstrząsające jest to, że owy zapach mam. I owy zapach, który poznałam nad morzem, w takiej aurze wczesnej jesieni. Tak niesamowicie mi się z tamtym czasem kojarzy, także w podobnych klimatach jest owe Nao. To jest taki pomarańczowy las. To są niesamowicie piękne klimaty. Te dwa zapachy są w bliźniaczych klimatach, ale to jest bardzo rzadki motyw generalnie. I z taką prawdziwością, bez syntetyczności, że chodzi o kwestie pomarańcze. W ogóle robiłam zestawienie odnośnie motywów lasu, różnych odsłon kiedyś. I też takie ostatnio wstawiłam do poczytania, ale niektórych tam tak naprawdę jeszcze nie uwzględniłam, które bym dodała. Na przykład właśnie taki klimat też na przykład z mokrymi kamieniami takiego powiedzmy lasu albo właśnie lasu z pomarańczami, także można by się było pokusić o jeszcze inne rozwinięcia lasu. Tam były różne, tam były lasy ciepłe, lasy zielone, lasy mokre, lasy suche, lasy owocowe, lasy ziołowe, lasy jakieś inhalacyjne, właśnie jakieś lasy po deszczu, nadmorskie. Nawet dodałam las z miętą, miętowy las, także po prostu naprawdę o, las wibowitem, jesienny las, przeróżne odsłony można. Zresztą a propos jesiennego lasu, zaraz pokażę kolejną propozycję a propos jesieni właśnie i zapachów z House of Merlo. Hermit Coat. Zapach jesieni, jesieni w lesie, jesieni w parku, z dymem, ale nie wędzonkowym, przepiękny, klimatyczny, z liśćmi. Liśćmi, Boże, już tak. Liście w tym zapachu są obecne. Powiem tak, jeżeli chodzi o ten zapach, ja go poznałam jeszcze, jak nie był dostępny w Polsce, w tym momencie jest dostępny właśnie w House of Merlo. Świetna propozycja, jeżeli chodzi o tę markę, bardzo taki też aromatyczny i taki emocjonalny, klimatyczny, świetny zapach. Niesamowity zapach Coreterno Catharsis, bardzo taki bym powiedziała w klimacie emocjonalno-klimatycznym, przez co tak mi pasuje do takiego właśnie czasu klimatycznego jesieni. Jak sama nazwa wskazuje, on jest taki niesamowicie w ogóle emocjonalny, te emocje aż się wyrzucają, bardzo ciekawe. Mają w sobie taką prawdę Midnight Poison Diora, które są unikatowe, to jest takie połączenie róży z patchoulą, ale po prostu tak się dużo dzieje w tym zapachu, takie niesamowite zmiany, zapach tak ewoluuje, przepiękna propozycja, jeżeli chodzi o tę markę. Ja mam odlewkę, ale powiem szczerze, jak poznawałam zapachy tej marki, to niesamowite wrażenie wywarł na mnie ten zapach i wiedziałam, że pewnie prędzej czy później skończy się flakon. Aktualnie mam jeden flakonik, miałam dwa, natomiast w tym momencie mam tylko No Sleep. Oraz Bianchi, chyba tak się wymawia dalej.